Bitcoin jest cyfrową wersją gotówki. Płacąc komukolwiek za pomocą Bitcoina, nie ma tutaj pośredników. My bezpośrednio przesyłamy Bitcoina drugiej osobie i nie ma tutaj banku, który będzie sprawdzał, ile danej osobie płacimy pieniędzy. Nie ma tutaj rządu, który może sprawdzić, na co wydajemy dane pieniądze. W świecie, w którym rządy walczą o to, aby gotówka była używana coraz mniej, już mamy ograniczenia, nie możemy dokonywać zakupów powyżej określonej kwoty. Rządy dążą do bezgotówkowego społeczeństwa, a dążą do tego dlatego, że jeżeli wprowadzą one swoje cyfrowe wersje pieniądza, tak jak już robi to Rosja, która wprowadza tak zwanego kryptorubla, podatki będą ściągane w 100%. Rządy będą wiedziały, ile zarabiamy, na co wydajemy nasze pieniądze, co kupujemy i w jakiej ilości. Będą oni dokładnie wiedzieli, jakie są nasze potrzeby. Do tego będą mogli dostosowywać specjalne reklamy. Nie będzie czegoś takiego jak praca na czarno i tak naprawdę tylko i wyłącznie kryptowaluty w takich czasach mogą nas uratować, dlatego że są one anonimowe. Istnieją kryptowaluty całkowicie anonimowe, takie jak Dash czy Monero. Istnieją też kryptowaluty, które są półanonimowe, ale co jest najważniejsze, kryptowaluty to jest elektroniczna wersja gotówki. My możemy przesłać drugiej osobie Bitcoina bez ingerencji jakiegokolwiek banku. Bitcoin jest przeciwieństwem dzisiejszego pieniądza. Maksymalna ilość Bitcoinów, jaka będzie w obiegu, to 21 milionów. W tej chwili w obiegu jest 16 milionów i przez ostatnie 8 lat te 16 milionów zostało wydobyte. Wydobycie Bitcoina co 4 lata spada o połowę. Także ostatni Bitcoin zostanie wydobyty w 2140 roku, czyli za 120 lat. Także za naszego życia na pewno on nie zostanie wydobyty. W tej chwili koszt wydobycia jednego Bitcoina, licząc sam prąd, wynosi $1000. Za 2 lata będziemy przechodzili przez tak zwany halving, czyli będziemy dostawali co blok o połowę mniej bitcoinów. Koszt wydobycia jednego bitcoina będzie wynosił $2000. Za 10 lat koszt wydobycia jednego bitcoina to będzie $8000. Dla tych, którzy twierdzą, że kryptowaluty są bezwartościowe, nie mają wartości. Także wydobycie jednego bitcoina kosztuje $1000, a wydrukowanie $1000 w papierku kosztuje dokładnie tyle, ile jest warty ten papier. I żeby nie być tutaj gołosłownym, to jest wykres przedstawiający drukowanie dolara w Ameryce. Jak wiadomo, większość gospodarek jest powiązanych ze sobą. Ameryka to największa gospodarka na świecie. Niedługo będzie numer 2, ponieważ Chiny ją prześcigną. Aczkolwiek, tak jak powiedziałem, tak wygląda drukowanie dolara. Ameryka odeszła od tak zwanego parytetu złota i zaczęło się wielkie drukowanie dolara. W tej chwili dolar jest drukowany na potęgę, a przez to, że jest drukowany, jego siła nabywcza spada. Wartość dolara po prostu spada, bo im więcej pieniędzy jest w obiegu, tym ich wartość jest mniejsza. Jest to przeciwieństwo kryptowalut, przeciwieństwo Bitcoina. Bitcoina będzie tylko i wyłącznie 21 milionów i co 4 lata powstaje go coraz mniej. W przypadku dolarów jest ich drukowanych coraz więcej, przez co spada siła nabywcza dolara. I tak mniej więcej wygląda wykres przedstawiający wartość dolara, siłę nabywczą dolara. Między rokiem 1913 a 2013, także w tej chwili wynosi jego wartość tak naprawdę jeszcze mniej. Czyli w 1913 roku można powiedzieć, że za jednego dolara byliśmy w stanie kupić rzeczy o wartości jednego dolara i tak mniej więcej spada wartość nabywcza dolara. W 2013 roku dolar był warty tyle, ile 5 centów w roku 1913, czyli po prostu przez drukowanie istnieje inflacja. W tej chwili w Polsce realna inflacja, i tu powtórzę jeszcze raz, realna, wynosi około 10%, czyli trzymając 100 tysięcy złotych, na przykładu, na koncie w banku, po roku mamy 100 tysięcy plus śmieszne odsetki, ale te 100 tysięcy złotych jest warte tyle, ile rok wcześniej 90 tysięcy złotych. Czyli tyle, ile rok wcześniej byliśmy w stanie kupić za 90 tysięcy złotych. Tak idzie inflacja do przodu, tak rosną ceny różnych produktów. No jest to spowodowane dodrukowywaniem pieniądza. Czyli tak jak powiedziałem, w przypadku Bitcoina tego nie ma. Tak wygląda wykres ceny Bitcoina i Bitcoin, tak naprawdę po raz pierwszy w historii dzięki Bitcoinowi mamy opcję posiadania pieniędzy niezwiązanych z żadnym rządem. Jest to opcja, dzięki której w razie jakichkolwiek kryzysów my mamy ucieczkę do pieniądza niesterowanego przez jakikolwiek rząd. I dla przykładu, kiedy był kryzys na Cyprze w 2013 roku, Bitcoina cena poszła do góry. Kiedy chiński yuan upadał,
cena bitcoina poszła do góry. Kiedy Anglicy w 2016 roku decydowali o Brexicie, w ciągu jednego dnia, 22 lipca, z tego co pamiętam, był Brexit, w ciągu jednego dnia cena bitcoina urosła z $560 na $680. Ludzie w razie kryzysu, w razie niepewności, po raz pierwszy w historii mają opcję dzięki bitcoinowi uciekać do waluty, która jest niesterowana przez jakiekolwiek rządy. Dodatkowo istnieje coś takiego jak podaż i popyt. Jedna z większych giełd na świecie, Coinbase, do której zresztą możecie link znaleźć tutaj, rejestruje dziennie od 35 do 55 tysięcy nowych kont. Dziennie tylko i wyłącznie na tej giełdzie rejestruje się od 35 tysięcy do 55 tysięcy nowych użytkowników. A gdy cena bitcoina urosła z $6000 na $7500, to w ciągu jednego dnia na Coinbase rejestrowało się po 100 tysięcy nowych użytkowników. Także im wyższa będzie cena bitcoina, tym więcej ludzi będzie się po prostu będzie dochodziło do świata kryptowalut i im my będziemy wcześniej, tym po prostu więcej będziemy zarabiali, tym większą mamy szansę na zarobek. Dużo ludzi dochodziło do kryptowalut, kiedy Bitcoin osiągnął $1000, potem dużo ludzi dochodziło do kryptowalut, kiedy cena Bitcoina wyrównała się z ceną złota. Następnie był duży skok przy $5000, niedługo będzie skok z okazji $10000. Co roku kryptowalutami interesuje się dwukrotnie więcej ludzi niż w roku poprzednim. Ci ludzie inwestują w kryptowaluty, więc co roku jest tam wpompowywane dwukrotnie więcej pieniędzy niż w roku poprzednim. No ja tutaj nie widzę innej drogi niż tylko w górę w przypadku Bitcoina, dlatego że za Bitcoina kupujemy większość innych kryptowalut. Jest to pierwsza, najpopularniejsza kryptowaluta. Każdy, kto rozpoczyna drogę swoją z kryptowalutami, prędzej czy później usłyszy o Bitcoinie. Każdy, kto chce kupić jakieś inne altcoiny, musi kupić Bitcoina w większości przypadków, żeby za Bitcoina kupić te kryptowaluty, więc Bitcoin będzie z nami jeszcze dosyć długo. A tak wygląda wykres transakcji dziennych na Bitcoinie, czyli tutaj mamy w tysiącach 25 tysięcy, 50 tysięcy transakcji dziennie. Tak rośnie ilość transakcji dziennie. W tej chwili jesteśmy na poziomie 225 tysięcy transakcji dziennie, także coraz więcej ludzi zaczyna używać Bitcoina. Tutaj możemy zobaczyć, jacy ludzie ze świata biznesu są zwolennikami Bitcoina. Twórca Gmaila, Bill Gates, twórca Microsoftu, szef Google, twórca PayPala, twórca antywirusa McAfee, twórca Gemini, właściciel Virgina, były zarządca American Online. Ci wszyscy ludzie uważają Bitcoina za po prostu nowy przyszły pieniądz. Bill Gates powiedział, że Bitcoina nie da się zatrzymać. John McAfee sam osobiście inwestuje w Bitcoina. Dodatkowo Mark Cuban przyznał się na tym wywiadzie, link do wywiadu będzie w opisie, przyznał się do tego, że sam inwestuje w Bitcoina, sam go posiada, sam wierzy w tą technologię. Także już miliarderzy po prostu zaczynają inwestować w te kryptowaluty, będzie ich coraz więcej. A jeżeli oni zaczną wkładać tam swoje pieniądze, jeżeli oni wierzą już w tą technologię, no to moim zdaniem tylko i wyłącznie wypada tutaj być przed nimi, żeby tutaj coś zyskać, bo jak już oni wejdą, jak już giełda wejdzie, jak już ludzie z Forexa wejdą w kryptowaluty, no to już będzie po wszystkim. Jedynymi przeciwnikami kryptowalut, Bitcoina, tak naprawdę są banki. No i wiadomo, dlaczego banki są przeciwnikami kryptowalut, a no mianowicie dlatego, że my przez kryptowaluty nie trzymamy naszych pieniędzy w bankach, nie pozwalamy dorabiać się po prostu bankierom, nie są w stanie dalej nas oszukiwać i dawać nam marne odsetki oraz źle zarządzać naszymi pieniędzmi, które u nich zostawiamy, dając po prostu ludziom kredyty, ludziom, którzy nie powinni dostać kredytów i wpędzając nas w kolejne kłopoty gospodarcze. I teraz dużo ludzi mówi, że po prostu jeżeli Bitcoin zacznie zagrażać rządom, zacznie zagrażać bankom, po prostu zostanie zdelegalizowany, zostanie jakoś wyłączony. Są to osoby, które nie znają się zupełnie na tej technologii, ponieważ nie wiedzą, że Bitcoina nie da się wyłączyć. Bitcoin nie działa na zasadzie normalnego, scentralizowanego serwera. Jest to zdecentralizowana sieć i dopóki istnieje choćby jeden komputer, który ma ten program na sobie, nie da się wyłączyć Bitcoina. Po prostu dalej blockchain będzie funkcjonował. Także żeby wyłączyć Bitcoina, trzeba by było albo wyłączyć prąd na całym świecie, albo wyłączyć internet. Nawet wyłączając tak naprawdę internet, nie da się tego zrobić, ponieważ dla przykładu Japonia uznała Bitcoina oficjalnie jako pieniądz. Bitcoin w Japonii jest oficjalnym pieniądzem, można go używać jak normalny pieniądz, więc już tutaj to pokazuje, że w Japonii nie zostanie wyłączony Bitcoin i w innych krajach, takich jak Australia oraz innych krajach, które zalegalizowały Bitcoina. Także Bitcoina nie da się po prostu wyłączyć, ale dla przykładu nawet mogę tutaj wam pokazać, że nawet wyłączając
internet nie da się już zatrzymać Bitcoina, ponieważ istnieje firma, która się nazywa Blockstream, która wypuściła już 3 satelity w powietrze i dzięki tym satelitom możemy dokonywać transakcji na Bitcoinie dzięki systemowi satelitarnemu działającemu podobnie jak GPS. Wystarczy kupić urządzenie, które kosztuje około $100 i można dzięki temu dokonywać transakcji na Bitcoinie za pomocą systemu satelitarnego. Do końca 2018 roku wypuszczą oni jeszcze chyba 3 satelity i dzięki temu cały świat już będzie objęty tym systemem. W tej chwili objęta została Afryka, ponieważ jak wiemy, w Afryce nie wszyscy mają dostęp do internetu, dlatego to był po prostu priorytet. Także wyłączając nawet internet i prąd na całym świecie, nie da się już zatrzymać Bitcoina. Kolejnym plusem przemawiającym za Bitcoinem i kryptowalutami jest to, że nie da się go zabrać. Jeżeli pamiętamy nasz klucz prywatny, nasze hasło do naszego portfela, nie jest w stanie nikt zabrać nam naszych kryptowalut. Jesteśmy w stanie przenosić miliony złotych, miliony dolarów tylko i wyłącznie w naszej głowie i jest wielu zwolenników złota. Ja sam osobiście inwestuję w złoto i uważam, że powinno się posiadać złoto w swoim portfolio. Aczkolwiek pamiętajmy o tym, że już na świecie, w kraju wolności, czyli w Ameryce, złoto było nielegalne. Kobiety tylko mogły posiadać swój pierścionek ślubny, ale resztę złota, czy to biżuterię, czy sztabki, czy monety, trzeba było oddać państwu. I złoto zostało skonfiskowane w 1933 roku i konfiskata trwała aż do późnych lat 70. W kraju wolności złoto było nielegalne. Jeżeli już raz ktoś coś takiego zrobił, możliwe, że może to zrobić po raz kolejny. Dodatkowo, tak jak powiedziałem, uważam, że powinno się inwestować w złoto. Jest to dobra inwestycja, aczkolwiek jak spojrzymy na wykres przedstawiający ostatnie 5 lat złota, to ludzie, którzy kupili go mniej więcej tutaj, są na minusie. Złoto jako inwestycja przynosząca profit w tym wypadku tutaj nie zadziałało. Złoto bardzo dobrze przechowuje wartość pieniądza w długich okresach czasu, czy to 10, czy to 20 lat, czy 30. Aczkolwiek jeżeli spojrzymy na ostatnie 5 lat, ci ludzie, którzy tutaj zainwestowali, są po prostu na minusie. Mi osobiście udało się kupić złoto po najniższej możliwej cenie, a mianowicie tutaj, kiedy złoto kosztowało blisko $1000 za uncję. Wszyscy o tym już mówili, że niżej nie zajdzie, że powinno się kupić i tak dalej. Sam osobiście kupiłem wtedy złoto i nawet gdy spojrzymy idealnie, jeżeli kupiłbym złoto za $1061 za uncję, w tej chwili cena wynosi $1286 za uncję. Także w ciągu 2 lat, powiedzmy już zaokrąglając, można było zrobić zysk na poziomie 20%. Tak jak zobaczyliście na początku tego filmu, ci, którzy posłuchali mnie tydzień temu i zainwestowali w dwie kryptowaluty, o których mówiłem, na które należy zwrócić uwagę w listopadzie, zarobili odpowiednio 30 oraz 50% w ciągu tygodnia. Na złocie ludzie zarobili, kupując idealnie 20% w ciągu 2 lat, czyli średnio 10% rocznie, co nie oznacza, że złoto jest złe. Złoto powinno się posiadać, złoto jest fizyczne. Każdy powinien posiadać w swoim portfolio złoto, ale na pewno nie jest ono lepsze niż Bitcoin, dlatego ludzie, którzy uważają, że złoto jest lepsze, moim zdaniem są w błędzie. No i dodatkowo, nikt nie jest w stanie nam zagwarantować, że ta sytuacja się nie powtórzy, że konfiskata złota się nie powtórzy. A dodatkową ciekawą informacją jest to, że od 20 lipca 2016 roku w Polsce, kupując złoto, musimy już podać swoje imię, nazwisko i numer PESEL, także nie można już kupować w Polsce złota anonimowo, więc z jakiegoś powodu polski rząd interesuje się inwestorami, polskimi inwestorami, którzy kupują złoto, chcą po prostu wiedzieć, kto posiada ile złota. Patrząc na wydarzenia, które miały miejsce w Ameryce, no ja bym wolał, żeby polski rząd nie wiedział o tym, ile ja posiadam złota, czy posiadam i w ogóle kto posiada ile złota. Jest to nasza prywatna sprawa. W przypadku kryptowalut tak nie jest. Możemy posiadać je anonimowo i przechowywać mnóstwo pieniędzy tylko i wyłącznie w naszej głowie. Ale to tylko wskazuje o tym, że czasy robią się nieciekawe, skoro już polski rząd interesuje się tym, kto posiada ile złota. Wiadomo, można je zakopać w ogródku pod jabłonią, no ale to nie zmienia faktu, że jeżeli polski rząd wyciągnie rękę po złoto obywateli, będzie to dosyć złe. I na zakończenie mam dla Was parę informacji, żebyście mniej więcej wiedzieli, co dzieje się w świecie i porównali to do sytuacji Bitcoina i kryptowalut. A mianowicie w tej chwili Unia Europejska pracuje nad prawem pozwalającym bankom zamrozić nasze pieniądze, które posiadamy na kontach. W razie nadzwyczajnych sytuacji, w razie upadków banków, w razie jakichś problemów finansowych,
banki będą miały możliwość zamrożenia naszych pieniędzy na 20 dni roboczych, czyli na miesiąc. Także dając nasze ciężko zarobione pieniądze bankom, nie będziemy mieli do nich dostępu. Banki po prostu będą miały prawo w razie konieczności zamrażać pieniądze do 20 dni roboczych. Możemy o tym przeczytać na money.pl lub nawet na Onecie. Myślę, że jeżeli czasy byłyby dobre, na pewno nie pracowaliby nad takim prawem. Dodatkowo tak mniej więcej wygląda dług publiczny Ameryki, przez to, że dodrukowują oni dolara ile się da, przez to, że znieśli oni parytet złota, Ameryka po prostu upada. Kolejną rzeczą, o której powinniście wiedzieć, jest to, że Niemcy zabrały swoje złoto z Francji oraz z Ameryki, także wiadomo, część krajów posiada złoto w innych krajach, ale Niemcy w tym wypadku już po prostu swoje złoto sprowadziły do Niemiec, 216 ton złota. Dodatkowo Deutsche Bank, jeden z największych banków na świecie, który jest bardzo związany z gospodarką Niemiec, tak naprawdę cała gospodarka Niemiec jest oparta o ten bank, upada i jak możemy przeczytać w temacie 24 oraz na Pikio.pl, w tej chwili jest plotka, że po cichu Niemcy dodrukowywują swoje marki, a dokładnie drukują, także zanosi się na to, że przygotowują się oni na upadek Unii Europejskiej. Także tak mniej więcej wygląda sytuacja na świecie. Ameryka drukuje dolara, dług rośnie, polski rząd chce wiedzieć, ile kto posiada złota. Niemcy ściągają swoje złoto z innych państw, drukują marki. Teraz powinniście sobie odpowiedzieć na pytanie, czy warto jest posiadać troszeczkę bitcoina. Jak szacuje się, jeżeli bitcoin osiągnie 1% giełdowej wartości Forexa, światowej wartości Forexa, to cena jednego bitcoina osiągnie 100 tysięcy dolarów, a szacuje się, że bitcoin może osiągnąć od 1 do 10% światowej wartości Forexa, czyli jeżeli tak się stanie, to jeden bitcoin będzie kosztował między 100 tysięcy a 1 milion dolarów. Także jeżeli osiągnie on milion dolarów, a wiele osób już o tym mówiło wcześniej, to za zainwestowane w tej chwili 1000 zł w bitcoina będziemy wtedy w stanie wyciągnąć 140 tysięcy zł. Także tak wygląda sytuacja na świecie, tak wygląda sytuacja z bitcoinem i kryptowalutami. Dziękuję bardzo za wysłuchanie mnie i do usłyszenia w następnym filmie. Cześć.